Nasz pierwszy prezydent klubu, Henia Andrzejewska, podzieliła losy blisko 3 milionów częstokroć znakomicie wykształconych Polaków, którzy w ostatnich latach opuścili Polskę w poszukiwaniu normalnego życia. Teraz przebywa w Londynie, gdzie jako znakomita anglistka pomaga przystosować się naszym rodakom do życia poza ojczyzną. Na rocznicę 10-lecia naszego klubu przysłała adres, który w imieniu Heni odczyta obecna prezydent Jadzia Tatara. Dochodzę do wniosku, że wszystko było bardzo ważne w czasie mojej prezydentury, bo dawało podwaliny do funkcjonowania klubu. Począwszy od mojej wizyty w głównej siedzibie Rotary International w Evanston w listopadzie 2004 roku. Wówczas odwiedziłam też 3 kluby amerykańskie. Wprowadziłam zasadę regularnych spotkań zarządu na wzór klubów, które odwiedziłam. Dekoracja pomieszczenia, w którym odbywają się nasze spotkania, została również przygotowana podczas mojej prezydentury. Wszystko dla nas absolutnie było nowe i musieliśmy wypracować rutynę i styl działania klubu. Organizacja czarterowego balu była dużym wyzwaniem i odpowiedzialnym zadaniem. Wydaliśmy również kilka numerów gazetki klubowej. Pamiętam ogrom pracy i czasu, jaki poświęciłam na rzecz tworzenia naszego klubu. Nie zapominajmy, że tworzył nas Klub Lublin Centrum. Bardzo często korzystałam z doświadczenia i rad świętej pamięci Jacka Osowskiego, doktora Alberta Czajki i Wojciecha Macha. Niestety, obowiązki zawodowe uniemożliwiają mi w chwili obecnej przyjazd do kraju. Przekazuję życzenia dla całego naszego klubu z okazji 10-lecia i dla całej rodziny rotariańskiej. Henryka Andrzejewska, Vel, Katrin Palmer. Moja prezydentura była pierwszą pełną prezydenturą po czarterze. Poświęciliśmy ją głównie na nawiązywanie kontaktów z lubelskimi klubami Rotary, z lubelskimi Rotarianami. W czasie moich wizyt zagranicznych, szczególnie do Stanów Zjednoczonych, odwiedzałem także kluby amerykańskie. Kluby w Chicago, w Nowym Orleanie, w Houston, w Hagerstown. Po to, żebyśmy jako klub także mogli zyskać informacje tak jakby od źródła. Najważniejszą imprezą, którą zorganizowaliśmy w czasie mojej prezydentury, była Charter Night. To był pierwszy bal charytatywny, który zorganizowaliśmy i w serii potem kontynuowaliśmy w następnych latach. Byłem trzecim prezydentem naszego klubu. Za mojej kadencji najważniejszym wydarzeniem było oczywiście przyjęcie prezydenta Rotary International. Odbyliśmy za mojej kadencji kilka wspaniałych spotkań, a to co było najważniejsze oczywiście, to budowanie przyjaźni między klubowiczami i przyjaciółmi z innych klubów. Nie przez przypadek znajdujemy się na tle Trybunału Koronnego, bo moją ulubioną fraszką Kochanowskiego, który tutaj zmarł, jest na matematyka. Koleżanki prosiły mnie, żebym jej nie powtarzał. Jeżeli ktoś będzie sobie życzył, zapraszam później. Do widzenia. Zaszczytną funkcję prezydenta naszego klubu pełniłem w roku rotariańskim 2007-2008. Za najważniejsze, co udało nam się zrealizować w tym czasie, uważam realizację grantu wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Francji. Wtedy to za kilkadziesiąt tysięcy złotych zakupiliśmy instrumenty muzyczne dla szkoły imienia Paula Harrisa działającej przy Towarzystwie Muzycznym w Lublinie. Przy realizacji tego grantu, zwłaszcza w jego początkowej fazie, pomogli nam koledzy z klubu Lublin Centrum, za co dzisiaj także jeszcze raz osobiście i w imieniu całego klubu bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast całą kadencję podsumował mój przyjaciel, rotarianin, mówiąc: ogólnie było wesoło. W czasie mojej prezydentury największym przedsięwzięciem i wyzwaniem dla klubu była organizacja konferencji PEC przypadającej w marcu 2010 roku.
Przedsięwzięcie to było bardzo duże i wymagało zaangażowania pracy wszystkich członków klubu. Jakie korzyści nam to dało? Poznaliśmy się w czasie pracy i okazało się, że możemy wspólnie coś zrobić. I to dobrze zrobić, bo taką ocenę wystawili nam uczestnicy konferencji. Klub poznał nowych partnerów, wypłynął na szersze wody, a również uzyskał zdolność do pracy w strefie grantów. W czasie mojej prezydentury udało się nawiązać współpracę, a raczej udzielić wsparcia Stowarzyszeniu na rzecz Dzieci i Młodzieży Chorych na Cukrzycę. Udzieliliśmy wsparcia finansowego, regularnego wsparcia i to wsparcie utrzymujemy po dziś dzień. Druga kwestia to integracja środowisk rotariańskich. Jako, że jestem żeglarzem, to wystawiliśmy załogę do regat rotariańskich, w których braliśmy udział bardzo aktywnie. Nawet udało nam się w jednych z nich zdobyć trzecie miejsce i tu Państwo możecie na wystawce zobaczyć piękną nagrodę, piękny dzwon, który otrzymaliśmy jako laur w tych regatach. Dziesięciolecie naszego klubu to okazja do podsumowania tego krótkiego, ale też długiego czasu. Chciałbym też krótko podsumować swoją kadencję. W mojej kadencji zależało mi przede wszystkim na zintegrowaniu środowiska lubelskich rotarian. Piknik czy bal były to doskonałe okazje do tego, żeby się spotkać, spędzić czas w miłej, sympatycznej atmosferze, jak również po prostu porozmawiać. Według mnie tylko wspólne działanie może się przełożyć na zdecydowanie lepsze efekty i na to mam nadzieję, że współpraca całego środowiska lubelskich rotarian przełoży się na dużo dobrych rzeczy. Podczas mojej prezydentury nasz klub podjął uchwałę o przyznaniu stypendium dla rodziny wielodzietnej z 7 dzieci, gdzie mama w tej rodzinie zachorowała na nowotwór. Chcieliśmy wesprzeć rodzinę w celach sfinansowania potrzeb edukacyjnych dzieci. Najstarsza córka Franciszka dzięki naszej pomocy zrobiła prawo jazdy, a chłopiec Jacek uczęszczał na lekcje gry na trąbce. W tej chwili Jacek występuje z dużym powodzeniem w zespole, a mama poradziła sobie ze schorzeniami i cieszy się na razie dobrym zdrowiem. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć w mojej kadencji było nawiązanie kontaktów z niemieckim klubem rotariańskim z Wiesel. W miesiącu wrześniu gościliśmy 40-osobową grupę rotarian. Do stałego kalendarza imprez międzyklubowych wpisaliśmy również organizację Kuligu, który cieszy się coraz większym powodzeniem. Uporządkowaliśmy również w tej kadencji sprawy finansowe, jak również sprawy personalne. W czasie mojej prezydentury postawiłam na przyjaźń rotariańską, a także na rozwój kontaktów międzynarodowych. Udało nam się podpisać umowę z klubem rotariańskim RC Iwano-Frankiwsk i dzięki temu możemy rozpocząć wymianę międzyklubową również młodzieży z Ukrainy do Polski i odwrotnie, jeśli będzie taka potrzeba. Uważam to za ważniejsze posunięcie w czasie mojej prezydentury. Priorytetem mojej prezydentury, szczególnie, że jestem najmłodszym członkiem klubu Rotary Lublin Stare Miasto, była integracja środowiska rotarian lubelskich. Staraliśmy się spotykać na ciekawych imprezach i taką imprezą na pewno był 4. Rotariański Spływ Kajakowy,
z Wólki Rokickiej do Szczekarkowa, zakończony wspaniałym piknikiem przy ognisku. Jubileusz naszego klubu, dziesięciolecie istnienia, to również duże wyzwanie organizacyjne i mam nadzieję, że wszystko to, co zdołaliśmy zrobić i pokazać, a więc również naszą historię, będzie przez Państwa doskonale odebrane i cieszę się bardzo, że spotkaliśmy się tutaj w tak szerokim gronie i życzę wszystkim wspaniałych wrażeń i dobrej zabawy. We are this close. We are this close. Tutirek Mordes. We're this close. This close to making history. This close. Of all Wantinti. Wantinti. We are this close. We are this close. This close. This close to changing the world. We are this close to making sure no child suffers a crippling disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. This close to ending polio. We're this close. This close. This close to ending polio. This close. We are this close to ending polio. All we need is you. All we need is you. All we need is you. Is you. We are this close. This close. If we don't act now, we may lose this chance forever. Help Rotary make history at endpolionow.org.